Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Suchorowski i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. O rozliczeniu rocznym i o w ogóle o naliczaniu składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów. Jak wiemy, przepisy, ustawy, pakiet ustaw dotyczący składki zdrowotnej podzielił nam przedsiębiorców na cztery grupy. Karta opodatkowania według karty podatkowej, osoby, które nazywamy inni, ci, którzy są opodatkowani między innymi cit czyli jednoosobowe spółki ZOO, spółki komandytowe. No i jeszcze dwie grupy. Skala i linia, zasady ogólne. I czwarta to właśnie ryczałtowcy. Jeśli chodzi o ryczałtowców, to dla nich ustalono zasadę miesięcznego liczenia składki zdrowotnej w zależności od przychodu, jaki osiągnęli, ale od początku roku. Dopóki przychody ryczałtowca, liczone od początku roku, nie przekroczą kwoty 60 tysięcy złotych, to podstawa wymiaru składki dla tej osób wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedzającego. Jeśli przekroczą przychody kwotę 60 tysięcy, to ta podstawa wzrasta do 100% tego przeciętnego. A jeśli przychody przekroczą 300 tysięcy, to ta podstawa wzrasta do 180% tegoż przeciętnego. Ale tu jest to niebezpieczeństwo. Ta zmiana podstawy wymiaru na tą wyższą ma skutek nie tylko w stosunku do miesięcy, które nastąpią do końca roku, ma wpływ również na te miesiące, za które już zapłaciliśmy składkę od tej niższej podstawy wymiaru składek. I teraz dokonując rozliczenia rocznego za ryczałtowca, który przekroczył próg, pierwszy, albo później jeszcze drugi. To w rozliczeniu rocznym, które będziemy robili w maju w dokumentach rozliczeniowych pod tytułem kwiecień 2023 roku, wystąpi nam niestety. Nie dopłata składki zdrowotnej, bo do tego dokumentu rozliczeniowego rocznego wpiszemy sumę przychodów od początku roku razy 9%, policzymy ją, porównamy ją do opłaconych składek zdrowotnych przez cały ten rok. No i niestety będziemy musieli dopłacić tą różnicę w składce zdrowotnej. Jeżeli dokonamy tej dopłaty do 20 maja 2023 roku, to ta należność nie będzie odsetkowała. Wystarczy, że uregulujemy należność główną. No i często pada pytanie: Czy w takim razie mam korygować dokumenty rozliczeniowe za rok 2022, poprawiając za cały rok na tą wyższą podstawę składki zdrowotnej i wyższą składkę? Nie, nie musimy korygować. To wszystko będzie wynikało z dokumentu rocznego rozliczeniowego. Nie musimy w takiej sytuacji korygować dokumentów za rok 2022. Bardzo Państwu dziękuję.